Zobaczcie, jak piją. Nie miały wczoraj wody, bo rozmarzały butelki. No, niech sobie piją. Zdążyłem już iść po kamerę do domu, także one tutaj piją od dłuższego czasu. Strasznie się im pić chciało. Jeden dzień nie miały wody. Ale miały buraczka pastewnego, także na mokro miały. Jak się im pić chce. No ta samiczka coś taka jest kiepska, znaczy kiepsko wygląda. Jest taka troszeczkę osowiała. No ale wczoraj była na spotkaniu z samcem, wyciągłem ją od samca. Więc dzisiaj może być jakiś tam, kurczę, stan ciążowy wywołany, bo u królików nie działa to tak jak na przykład u ludzi, że są tam, powiedzmy, dni płodne, czy u zwierząt jakieś cieczki, ruje i takie inne. Stany gotowości samicy, u królika jest to inaczej się odbywa. Taki stan wywoływany jest właśnie inicjacją, dopuszczeniem. I wtedy automatycznie samica, że tak powiem, jest gotowa do rozrodu. No i następuje zapłodnienie w przeciągu tam iluś tam godzin. Także... jakaś taka zimna jej albo coś. Może się napiję, troszeczkę jeszcze dam jej słomy, nie karmiłem jej dzisiaj jeszcze. Więc zaczynam właściwie robotę. Dałem im tylko pić. No i zobaczyłem, ten wypił, kurczę, prawie pół butelki. Patrzcie się, jak się przyscął. I pije jeszcze. Jedzenie zapodałem, nie nagrywałem, bo nie wziąłem żadnego statywu. Za szybkiego leciałem do domu po kamerę. Także no nie miałem gdzie tu ustawić tego. No ale co, standardowo wleciało dzisiaj sianko. Słoma dałem im, pościeliłem, żeby miały więcej, cieplej. Zimno ostatnio dosyć trzyma. Sianko, czyli taka sałatka, łąkowa sałatka ze wszystkiego. Bardzo bogate sianko, takie fajne, zielone. Fajna trawka. Owiec oczywiście. I co? Buraczka jeszcze zapomniałem dać. Tak, jeszcze trzeba wkryć buraczka. Piękna czarna samiczka. Ciekawe co wyjdzie właśnie z tych czarnej i z tego białego. Czy wyjdą jakieś komplety, w sensie cały czarny, czy wyjdą wszystkie pomieszane. Zobaczymy. No, a tu ten samczyk. No, jeszcze rośnie, chociaż już jest taki sporawy. Będzie miał i 10 miesięcy, i 11 miesięcy. Chociaż niekoniecznie, musiałbym sprawdzić. Albo 10, albo 11. Z którego miotu jest. No, jak widać, samiczka apetyt ma, je, sianko gryzie, także o, jest jej wszystko w porządku. Troszeczkę ją na pewno samic wytłamsił, bo samiec potrafi być męczący, no ale wraca do siebie. Thank you.
tam. Ty masz dwa, ty masz dwa. Dobra, nóż zostaje tutaj. A jeszcze zgarnę może tą